Cześć, witajcie. Cieszę się, że możemy się zobaczyć chociaż w taki sposób. W ostatnim czasie czytałam bardzo dużo książek dla dzieci. Jest ich tak dużo, że musiałam podzielić ten stos na trzy mniejsze kubki, ponieważ wyszedłby tasiemiec. Dlatego też dzisiaj zapraszam Was na pierwszą część, w której opowiem o książkach dla dzieci oraz o książkach, które roboczo nazwałam książkami o uczuciach. Książki, zaczynamy od książek dla dzieci najmłodszych, to znaczy takich w wieku 4, 3, może do 8 lat, które dopiero uczą się czytać lub jeszcze w ogóle czytać nie potrafią i muszą mieć książki czytane przez rodziców. Pierwsza rzecz to prezent gwiazdkowy dla Korneliusza Klopsa. Ta książka opowiada o Mikołaju, który w Wigilię właśnie rozwiózł wszystkie prezenty do wszystkich dzieci na świecie, wrócił do domu, położył swoje renifery do łóżeczek, po czym przypomniał sobie, że został mu jeszcze jeden prezent. I Mikołaj wyrusza w drogę powrotną do ludzi, żeby zawieźć prezent dla chłopca, który na pewno będzie na ten podarunek czekał rano w Wigilię. Długa droga go czeka, wiele osób mu pomaga. Bardzo fajna opowieść o tym, że Mikołaj nigdy nie daje za wygraną. Na pewno do każdego dziecka dotrze na czas. Druga rzecz to Dziecko Gruffalo. Polecam i Dziecko Gruffalo oraz samego Gruffalo, który gdzieś tam jest na półce. Już nie będę się wspinać, żeby zdejmować. Przecudowna rymowana opowieść, zresztą hit w Stanach Zjednoczonych, w Polsce również, kiedy ukazało się wznowienie, to widziałam te wiele entuzjastycznych reakcji osób, które czekały na tę książkę, ponieważ nie mogły jej wcześniej nigdzie znaleźć. Córka Gruffalo, ja na nią mówię Gruffalinka, ale ja nie wiem, czy ona się nazywa Gruffalinka. W każdym razie Gruffalinka, mała dziewczynka, wyrusza ciemną nocą, ponieważ nie może zasnąć, wyrusza ciemną nocą do lasu w poszukiwaniu wielkiej złej mychy, która jest bohaterką pierwszej książki o Gruffalo. Cudowna opowieść, pięknie ilustrowana, o odwadze, o tym, że dziewczynki są odważne, że same wychodzą w nocy, niczego się nie boją. Nie boją się powtarzanych historii o wielkiej, złej myszce, która może im zagrozić. Wszystko muszą same sprawdzić i wszystkiego się same dowiedzieć. Uwielbiam. Książka tej samej autorki, również rymowana, również w przekładzie Michała Rusinka, o czym nie wspomniałam, przy Dziecku Gruffalo. Miejsce na miotle. Jest to książka o czarownicy, która leci sobie na miotle i po drodze zabiera swoich przyjaciół. Kotka, pieska, ptaszka, żabkę. Po czym miotła się łamie, jest za duży na niej ciężar i spadają wszyscy na teren wielkiego złego smoka. Jak to się skończy, trzeba sobie przeczytać. Również pięknie ilustrowana. I bardzo, bardzo, bardzo zabawna. Super książka. Kolejna rzecz to książka pod moim patronatem, dlatego też o niej wspomnę tutaj, a poza tym jest przecudowna. Długaśna sąsiadka. Króliczek, królik Różanosek, tutaj go mamy, tego bohatera, bardzo się boi węży. To jest jego największy lęk w życiu. I pewnego dnia wprowadza się do ich mieszkania, do ich domu, do ich kamienicy, nowa sąsiadka. I królik jest bardzo uprzejmy, chce zapoznać się z nową sąsiadką, chce jej złożyć wizytę. Kiedy do niej wchodzi, okazuje się, że sąsiadka właśnie wyszła i widać jeszcze jej ogonek. No więc królik postanawia podążyć za nową sąsiadką i wędruje za nią przez miasto, wędruje za tym ogonkiem, który się tak wije. Królik nie wie, jak wygląda wąż. On tylko słyszał o tym, że węże są bardzo straszne i bardzo groźne, więc podąża za nią bez lęku. No i na końcu się poznają. To musicie przeczytać, jak to się kończy. Bardzo fajna. Ta książka nie jest rymowana. To jest historia opowiedziana prozą, ale również ma piękne ilustracje i też uczy tego, aby nie oceniać innych po stereotypach. Trzeba człowieka, czy też węża, poznać osobiście, aby móc wydać opinię o jego charakterze.
Mam jeszcze tutaj takie dwie małe książeczki, które zastanawiałam się do jakiej kategorii zaliczyć, ale uznałam, że pokażę je tutaj w tym odcinku, w którym mówię o książkach dla najmłodszych. Ponieważ są to dwie książki z serii Młodzi Przyrodnicy, Ptaki oraz Co w trawie piszczy. I te książki opowiadają, również są pisane prozą i są pięknie ilustrowane, opowiadają o świecie zwierząt oraz świecie roślin. Tekstu nie jest bardzo dużo, ale zobaczcie na te przecudowne ilustracje. Te książki mówią o tym, o środowisku naturalnym, w jakim występują, tutaj akurat mamy ptaki, czym się żywią, jak wyglądają ich gniazdka. Naprawdę rewelacja. I podobnie co w trawie piszczy, tutaj mamy myszkę, która wędruje i chyba ptaszka, o ile dobrze pamiętam. I oni także rozglądają się po świecie, oglądają świat nocą, świat w dzień. Te książki pokazują, żeby się rozglądać. To jest chyba taka rzecz, o której zapominamy. Skupiamy się na sobie, skupiamy się na swoich problemach. Raczej nie uczymy też dzieci, żeby rozglądać się w koło. Ta książka pokazuje, że świat w koło, w parku, w lesie jest bardzo bogaty. Kryją się tam różne zwierzątka, różne ptaszki, różne owady, wydry, ssaki i tak dalej. Trzeba na nie patrzeć, rozglądać się i zauważać świat wokół nas. On jest fascynujący. Kolejna książka. To jest książka z dziurą. Ta dziura przechodzi, nie wiem czy to widać, przez całą książkę. Tutaj to jest książka dla takich osób, które to albo jeszcze nie potrafią czytać, albo stawiają na opowiadanie historii własnymi słowami. Tutaj można oglądać z dzieckiem i opowiadać historię człowieka, który wprowadził się do nowego mieszkania, jeszcze ma kartony, rozpakowuje się i nagle zauważa dziurę w ścianie i postanawia coś z tą dziurą zrobić. I tutaj mamy do końca jego przygody, co on z tą dziurą robi, gdzie się udaje w sprawie dziury i jak sprawa zostaje rozwiązana. A może raczej, jak nie zostaje rozwiązana. I ta dziura, zobaczcie, jest wykorzystana tutaj w różnych takich właśnie elementach ilustracyjnych, jako część ilustracji. Książka rozwijająca wyobraźnię, ucząca też tego, że powinniśmy raczej zaakceptować to, czego nie możemy zmienić, tak jak ten człowiek, który w nowym mieszkaniu ma dziurę i z którą nie da się nic zrobić. Bardzo, bardzo ciekawa, świetnie wydana w takiej bardzo grubej okładce. Fajna rzecz do kolekcji, do kolekcjonowania. I jeszcze mam dwie książki dla maluchów. Opowiem o nich razem, ponieważ są to książki z tej samej serii. O treflikach, pora spać i dobranoc z trefliki na noc. To są książki bardziej dla rodziców, ponieważ uczą, jak wyrabiać w dzieciach odpowiednią rutynę oraz zachowania prowadzące do tego, aby dzieci spokojnie kładły się spać i zasypiały. Ta większa książka to jest taka historia bardziej interaktywna. Tutaj mamy zadania, które dzieci mają wykonać, ale tak naprawdę przeprowadza ta książka przez wszystkie etapy wieczorne, czyli sprzątanie zabawek, mycie, przygotowanie pokoju, słuchanie bajki na dobranoc i tak dalej. Ale właśnie, tak jak mówię, tutaj znajdź, pokaż i tak dalej. Mamy jakieś zadania. Natomiast ta większa książeczka jest chyba trochę dla starszych dzieci, ponieważ tego tekstu jest więcej, ale też ma taki tutaj wstęp dla rodziców, w jaki sposób z tej książki korzystać. Tak ona wygląda. Powiem szczerze, że ilustracje mnie nie zachwycają tutaj, ale wydaje mi się, że ta książka jest połączona w jakiś sposób z serialem telewizyjnym, bajką w telewizji, która była właśnie o takich treflikach, takich, nie wiem, zwierzątko-ludkach, rodzinie treflików i chyba stąd też te ilustracje tutaj są. Czyli tymi dwiema książkami o treflikach zamykamy kubkę dla dzieci najmłodszych. I teraz druga kubka, muszę ją tutaj podnieść. Są to książki dla
opowiadające o uczuciach. I powiedziałabym tak, że one niekoniecznie są dla dzieci. To są książki, którymi będą cieszyli się również dorośli, ale dzieci również jak najbardziej. Pierwsza rzecz jest raczej kierowana dla dorosłych, dla młodych rodziców, dla osób, które spodziewają się dziecka. To książka Prezent dla dwojga Mikołaja Łozińskiego z ilustracjami Janka Kozy. I tutaj opowiada o narodzinach bliźniaków, o pierwszym roku z dziećmi, jak ich świat, świat rodziców został wywrócony przez pojawienie się dzieci. I oczywiście tutaj charakterystyczne rysunki Janka Kozy, które dodają dużo uroku tej książce. O, zobaczcie, też książka z dziurami, tak a propos. Więc to raczej polecam rodzicom, nie dzieciom. Natomiast kolejne, moja ukochana książka. Co robią uczucia? Ja już o tej książce piałam na Instagramie, na Facebooku. Kto mnie śledzi, to już o niej na pewno słyszał. To jest książka, która ma bardzo mało tekstu i piękne ilustracje. Opowiada o tym, co robią uczucia. Czyli na przykład... Proszę bardzo. Wyobraźnia wędruje niewydeptaną ścieżką. Zobaczcie, jakie to jest wszystko piękne. Duma siedzi w wysokiej wieży na szczycie szklanej góry. O każdym z tych obrazków, o każdym uczuciu można długo, długo rozmawiać z dziećmi. Można również poprosić dziecko o interpretację rysunku, o interpretację... O, to ja. Zadowolenie siedzi w fotelu z kubkiem herbaty w łapkach, proszę. Także można rozmawiać, można oglądać, można czytać, można zostawić dziecko do samodzielnego czytania. Przecudowna książka na całe życie. Tej książki nie oddam nigdy nikomu. Jest moja, będzie na półce. Kocham ją, uwielbiam. Kolejna taka wielkoformatowa. Wszyscy się liczą. Ta książka mnie zaskoczyła. Pokazuje, że każdy z nas jest ważny. Każdy z nas ma jakieś swoje rzeczy, które nas cieszą, które nas smucą, które nie dają nam spać. I na każdej stronie mamy, tutaj mamy jednego człowieka, dwoje ludzi i idziemy tak po kolei. Później mamy 10, 11, 24, 5 osób, 50 osób. I zobaczcie, 135, 400 osób. I również są tutaj zadania, które możemy wykonać. Na przykład 400 osób na demonstracji. Jedna z nich chce nauczyć się czytać. Jedna potrzebuje ważnej operacji. Jedna marzy o teleskopie. Jedna chciałaby znaleźć przyjaciela. A wszystkie pragną lepszego świata. Te postaci, które na przykład mamy tutaj na tym zbiorczym obrazku, możemy znaleźć na poprzednich obrazkach. Bardzo fajna zabawa, żeby odszukać te osoby, o których jest mowa. Naprawdę doskonałe. Ja to sama, nie mając małego dziecka, moje dziecko ma lat 21, ja sama spędziłam tutaj naprawdę dużo czasu odszukując te poszczególne postacie, bo mnie to tak bardzo wciągnęło. Więc podejrzewam, że dzieci wciągnie jeszcze bardziej niż mnie. A poza tym no, książka uczy o tym, że każdy jest ważny, każdy się liczy. I ostatnia rzecz, to jest taki książka w formie rysunkowej. Trudno powiedzieć, że to jest komiks, no ale powiedzmy, niech to będzie komiks. Słuchajcie, dziewczyny. Jest to książka napisana przez młodą Nienkę, która opowiada o tym, jak nauczyła się w końcu akceptować siebie i swoje ciało. I o tym, co przez całe życie, przez całe dzieciństwo jej przeszkadzało, że ciągle musiała spełniać wymagania innych. Ciągle była zawstydzana, na przykład zawstydzano ją, że miała włosy na nogach. Jako młoda dziewczyna, już nie wiem, 10 czy 12-letnia, już te nogi musiała golić, ponieważ ciągle jej ktoś zwracał uwagę, jak ty wyglądasz. Ciągle spełniała czyjeś oczekiwania. I w pewnym momencie zaczęła dojrzewać do tego, żeby być sobą, żeby podążać za własnymi pragnieniami, za własnymi celami w życiu i nie spełniać oczekiwań innych. Świetna książka dla takich młodszych, starszych, nawet nastolatek, ponieważ też trochę tutaj jest gdzieś o seksie.
Także może nie dla najmłodszych dzieci, ale tak myślę dla 14-15-latek i wzwyż jak najbardziej. Bardzo ciekawa, bardzo, bardzo taka szybka do przeczytania, ale pozostawiająca dużo w głowie, dużo do myślenia. Tak wygląda. Moi drodzy, to są wszystkie książki, o których dzisiaj mówiliśmy. Planuję jeszcze nagrać 2 bądź 3 odcinki z innymi książkami dla trochę starszych dzieci i oraz dla starszych nastolatków. Cały czas jeszcze czytam, dużo już mam przeczytanych. To jest po prostu fascynująca przygoda. Mogłabym tak cały czas czytać książki dla dzieci i praktycznie w ogóle nie czytać książek dla dorosłych, ponieważ w książkach dla dzieci jest wszystko to, czego szukam. To, żeby być tolerancyjnym, żeby zwracać uwagę na świat, na przyrodę, żeby liczyć się z uczuciami innych ludzi, ale także ze swoimi potrzebami i pragnieniami. Och, naprawdę, nagadałam się strasznie dużo, ale bardzo, bardzo Wam polecam, czy macie dzieci, czy też nie macie dzieci, czy Wasze dzieci są bardzo małe, czy też Wasze dzieci są bardzo duże, tak jak moje, czytajcie książki dla dzieci. Pa, 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 pa. Do zobaczenia następnym razem. Buziaki.